Drodzy Państwo, to zaczynamy. Zaczynam od powitań. Nazywam się Małgorzata Czyżewska i w imieniu gospodarzy bardzo serdecznie dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć to zaproszenie do rozmowy. Jest wtorek, grudniowe popołudnie. Godzinę temu zaczęła się astronomiczna zima. I łączymy się pomiędzy Krasnogródą, Sejnami, pomiędzy Warszawą, Gdańskiem, Katowicami, Krakowem i Gdańsk już wymieniłam, mam nadzieję, że wszystkie miejsca wymieniłam i spoglądają na siebie tutaj twarze wszystkich Państwa. Jesteśmy w gronie wydawców i księgarzy. Są księgarze, księgarki, wydawcy, wydawczynie. I chciałam oddać głos Beacie Stasińskiej, wieloletniej wydawczyni, która kilku lat jest właścicielką agencji literackiej, żeby ona poprowadziła tą rozmowę. I bardzo dziękuję, Beata, że zechciałaś to zrobić. Spotykamy się w takim gronie ludzi, którzy no, mają troskę o książkę i porozmawiamy pomiędzy księgarzami i wydawcami, jak, co możemy zrobić my wspólnie w takim gronie, żeby ta książka miała łatwiejszy dostęp do czytelnika. Są z nami wydawcy, którzy mają ogromne doświadczenie wieloletnie i są też wydawczynie, myślę tutaj o pani Ewie i o pani Dorocie, które z wielką, wspaniałą energią rozpoczęły swoją pracę i stworzyły wydawnictwo Filtry. Jest z nami Stanisław Rosiek z wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria, Wojciech Ornat z Austerii, jest Milena Gumienny z księgarni, która jest nie tylko księgarnią, ale taką instytucją kultury, która poza książkami dokłada wszelkich starań, żeby stwarzać takie wydarzenia, które gromadzą czytelników, odbiorców i żeby stwarzać tym sposobem jakąś łatwiejszą drogę książce do czytelnika. Drodzy Państwo, zatem życzmy sobie dobrego spotkania i Beato, Twój głos. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Nie bez powodu spotykamy się w takim gronie, by rozmawiać o drodze od wydawcy, o drodze książki, od wydawcy do czytelnika, bo jest to grono tak zwanych małych podmiotów. I podtytuł tego naszego spotkania, mój taki roboczy podtytuł był jest Małe jest piękne. Ja sama przeszłam drogę od małego wydawnictwa, po właściwie część korporacji i dzisiaj jestem w małej agencji literackiej, a Państwa bym chciała poprosić o wypunktowanie największych atutów i największych zagrożeń, z jakimi dzisiaj się spotykacie jako wydawcy i jako księgarze. Może zacznijmy od pań, bo one właściwie są na poligonie. Gdybym mogła panią Ewę Wieleżeńską i panią Dorotę Nowak poprosić o podzielenie się takimi pierwszymi obserwacjami. No Dorota pewnie ma większe porównanie pomiędzy małym a dużym, bo ja nigdy w dużym wydawnictwie nie pracowałam. Na pewno atutem małego wydawnictwa, to może nie do końca będzie o drodze do czytelnika, ale atutem małego wydawnictwa to wszyscy wiemy, jest to, że, no, że jak ktoś mówi po angielsku, mamy hands on od początku do końca
na całym procesie, w całym procesie wydawania, cały proces wydawania książki kontrolujemy, tak? Tytułów też no, i wpływ na to, jakie tytuły. Zarówno począwszy od wyboru tytułów, a skończywszy na tym, że my każdą książkę przed oddaniem do druku czytamy i robimy rewizję i mam nadzieję, że te redakcje są robione porządnie. Natomiast jeśli chodzi o drogę do czytelnika w małych wydawnictwach, no na pewno my na przykład nie współpracujemy z małymi księgarniami bezpośrednio, bo po prostu nie mamy już na to mocy przerobowych. Tak jakbyśmy miały z każdą małą księgarnią w tym kraju, ale nawet nie każdą, ale po prostu wszystkimi istotnymi pracować, oddzielnie te faktury wystawiać, wchodzić z nimi w różnego rodzaju promocje, dyskutować ceny i potem ściągać te pieniądze jeszcze co więcej, bo to byłby może czasami największy problem, to my na to nie mamy w ogóle mocy przerobowych. Dlatego oddajemy książki po prostu dużego dystrybutora i duży dystrybutor je dystrybuuje po małych księgarniach, co pewnie dla małych księgarzy jest problematyczne, bo ceny nie są tak atrakcyjne. Ale fizycznie nie jesteśmy w stanie rzeczywiście temu podołać. Jeżeli mogę tutaj jeszcze wtrącić się, czy zagrożenia, czy problemy związane z wydawaniem książek i ich obecnością na rynku, też widzę taki, że media tradycyjne w zasadzie coraz mniej miejsca poświęcają książkom. Jak 17 czy już 18 lat temu zaczynałam pracę w branży, no to istniały cotygodniowy dodatek do Gazety Wyborczej o książkach. Wiadomości przychodziły na spotkania autorskie i to nawet główne wydania wiadomości. W każdej radiostacji były audycje o książkach i to bardzo naprawdę pogłębione, ciekawe, i było ich sporo. No i teraz wyraźne jest ograniczenie na łamach mediów tradycyjnych obecności książek, czy literatury, i to się tę rolę teraz zaczynają spełniać media społecznościowe i instagramerzy, influencerzy. Nie zawsze w moim przynajmniej osobistym odczuciu z korzyścią dla książek, ponieważ no, nie zastąpią niektórzy, większość nie zastępuje profesjonalnej powiedzmy czy analizy, czy krytyki, czy rzetelnego artykułu na jakiś temat. I tutaj tu widzę problem, bo rzeczywiście takiej literaturze z górnej półki czasami się bardzo ciężko przebić, zwłaszcza jeżeli nie jest to, jeżeli autorem książki jest ktoś mało rozpoznawalny lub w Polsce w ogóle nieznany. Ale jesteście panie obecne ze swoimi książkami. Jesteście obecne ze swoimi książkami. Można już powiedzieć, że właściwie to są książki już z jakimś znakiem wodnym, mimo że jesteście na rynku bardzo, bardzo krótko. Macie już sporą listę, prawie 20 tytułów, o ile się nie mylę. Tyle, że ciekawe by było, co myślą księgarze o waszych książkach i czy to się nie dzieje tak, że one są obecne w księgarniach, dlatego że było dostatecznie mocne, po pierwsze, informacja, wzmocnienie w mediach społecznościowych, bo tam jesteście obecne ze swoimi książkami, a już ten kontakt poprzez reprezentantów czy bezpośredni kontakt z księgarzami nie jest wam potrzebny albo nie możecie go zapewnić, pracując w małym zespole. A jak to wygląda w takim doświadczonym domu wydawniczym jak Austeria, panie Wojciechu? No, Austeria występuje w podwójnej roli, bo z jednej strony jesteśmy wydawnictwem, ale też jesteśmy księgarnią. I to, co pani, moja przedmówczyni powiedziała na temat braku współpracy z małymi księgarniami, to my działamy trochę odwrotnie. Znaczy my staramy się właśnie kontaktować z małymi księgarniami, ale to w ogóle myślę, że
Pytanie jeszcze jest na temat samej filozofii dystrybucji książki i w ogóle procesu, jak książka ma być sprzedawana. Bo klasyczny model polega na tym, że książka rzeczywiście żyje jakiś okres czasu, nie wiem, rok czy nawet krócej. Po jakimś czasie od ukazania się książki następuje przecena, to jest reguła, że książka jest tańsza. I te małe księgarnie rzeczywiście są na straconej pozycji. Jeżeli dystrybuujemy książki przez te duże hurtownie, no to książka w zasadzie natychmiast trafia do Bonito, która to jakby ta księgarnia internetowa jest najtańsza i w zasadzie życie księgarni tych małych w zasadzie jest zagrożone no, z zasadniczych powodów. Już teraz nawet nie jest najtańsza, przepraszam, że wejdę panu w słowo, Empik ma lepsze ceny od Bonito. Tak, ale Empik nie ma wszystkich książek, a Bonito ma w zasadzie wszystkie książki. Empik ma tylko niektóre książki. Znaczy ja opieram to też nie nawet na swoich doświadczeniach, tylko na rozmowach z czytelnikami, którzy mówią do mnie, że w zasadzie przychodzą do księgarni tylko po to, żeby się rozejrzeć, co się ukazało, a i tak kupują przez Bonito. I w Bonito te książki są z reguły tańsze około 20% od cen detalicznych, które na przykład my mamy jako wydawnictwo w swojej księgarni. Zawsze Bonito jest tańsze. I teraz, bo ja jak rozumiem, ta dyskusja dotyczy zarówno wydawnictw, jak i księgarni, tak? Znaczy chodzi o życie wydawnictwa i księgarni. I teraz w zasadzie ten system, który w tej chwili mamy, jest całkowicie, no, można powiedzieć, jakiś wbudowany w tym jest jakaś destrukcja w ten system, który my mamy. Dlatego, że książka, która się ukazuje na przykład w wydawnictwie pani, która przede mną mówiła, no, w zasadzie natychmiast trafia do dużego dystrybutora, czyli księgarnia, taka klasyczna mała księgarnia nie ma szans tutaj na tym rynku kompletnie. I to się dzieje trochę takim jakimś bocznym torem, zupełnie irracjonalnie i ja nawet szczerze mówiąc trudno mi zrozumieć, jak te księgarnie funkcjonują. My jako Austeria mamy swoją księgarnię i ponieważ jest to połączone z wydawnictwem, no to rzeczywiście mamy trochę inną sytuację. Natomiast Austeria działa też nietypowo, dlatego że my nie obniżamy cen książek. Znaczy książka w Austerii po roku drożeje. Taka jest reguła. Nigdy nie tanieje. Czyli księgarz, który ma naszą książkę, wie, że no, może ją mieć, dlatego że nie będzie jakiejś promocji, która spowoduje, że on zostanie na lodzie z tą książką. No, wiem, że to jest nietypowe i wiem, że ten rynek jest rzeczywiście jakby trochę zdestruowany. No, były próby z tego, co pamiętam, żeby wprowadzić cenę książki stałą przez jakiś czas, przez okres pół roku czy roku i wtedy te księgarnie miałyby szansę. Oczywiście my możemy w ogóle pominąć, znaczy w zasadzie nie możemy, ale wydawnictwa niektóre mogą pominąć w ogóle te małe księgarnie, bo w tej chwili dystrybucja odbywa się w zasadzie no, w dużej części przez internet. Księgarnie stacjonarne coraz bardziej tracą rację bytu, ale rzeczywiście w konsekwencji doprowadzimy do sytuacji, kiedy nie będzie małych księgarni kompletnie. Myśmy no właśnie z Małgosią Czyżewską i Krzysztofem Czyżewskim i chyba ze Staszkiem Rośkiem rozmawialiśmy na temat powołania takiej małej sieci księgarni, gdzie byłyby obecne te właśnie małe wydawnictwa, które w zasadzie się nie przebijają do tych dużych sieci typu Empik. Nas na przykład w Empiku w ogóle nie ma. Znaczy teraz już nas nie ma, dlatego że my nie chcemy być w Empiku, ale bardzo długo zabiegaliśmy o to, żeby tam się znaleźć. Nam się to nie udawało, a jak nam się udało, to stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Ale gdyby taka sieć powstała, alternatywne księgarnie, to wtedy można by sobie wyobrazić, że na przykład możemy pominąć teoretycznie te duże hurtownie, ale to oczywiście jest pewna jakaś idea, która na razie jest z kategorii science fiction, ale może kiedyś to się uda. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja jestem bardzo sceptyczny, dlatego że właśnie te duże hurtownie, które dominują na rynku, one w zasadzie powodują, że byt księgarni małych jest zagrożony i w zasadzie tutaj trudno być optymistą. Znaczy ja myślę, że jeszcze jest jedna formuła, znaczy, że są księgarnie wydawnicze. Tak, Austeria ma swoją księgarnię w Krakowie, w zasadzie do niedawna były dwie księgarnie. No to teoretycznie ma sens. Jest jeszcze Charakter, który też ma swoją księgarnię i te księgarnie będą istnieć, dlatego że wydawnictwo to będzie utrzymywało. Ale księgarnie, które są niezależne od wydawnictw i istnieją jako księgarnie,
w zasadzie skazane są na upadek w ramach tego systemu, który istnieje. Mam jeszcze jedno pytanie takie uściślające. Co to znaczy, że książka jest po roku droższa? Czy tam jest doliczona inflacja, koszta magazynowania? O co ona jest droższa? To znaczy tak, znaczy już mówię, znaczy teraz w zasadzie jest sytuacja, ostatnie miesiące sytuacja się dynamicznie zmienia, ponieważ w sposób drastyczny zaczął drożyć druk książki i drukarnie podnoszą ceny, papier bardzo drożeje, w związku z czym książka, która się ukazała rok temu, gdyby się miała teraz ukazać, na pewno byłaby droższa, ale znaczy my mamy taką politykę, że rzeczywiście jeżeli książka nam się już kończy, no wiadomo, że książka po jakimś czasie, sprzedaż książki zaczyna jakby hamować, znaczy nowość zawsze jest jakoś lepiej sprzedawana i teraz mamy do wyboru albo książkę przecenić, ją w ogóle sprzedać i pozbyć się jakby tego tytułu, albo książkę utrzymywać dalej i to my robimy. I wtedy, ponieważ nakład jest już na wykończeniu, to podnosimy tą końcówkę nakładu. Jeżeli mamy już, powiedzmy, mieliśmy nakład 1000, zostało nam 100 egzemplarzy, wtedy książka drożeje, powiedzmy, o 20-30%. To oczywiście nawet nie ma związku z tymi kosztami, o których pani mówi, czyli magazynowymi. Nie drukujecie cen książek na okładce? Proszę? Nie drukujemy, tak. Tego nie robimy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, to jest jakby, znaczy, bo jest tak, że no, wiadomo, że książki, które jakby, na których nakład się wyczerpał, jeżeli są dalej jakby atrakcyjne, no to cena drożeje. Są gdzieś na Allegro, czy w jakichś innych, na innych portalach, czy w antykwariatach i wtedy cena tej książki jest wyższa. My jakby wyprzedzamy tą sytuację. I to nie jest oczywiście radykalna podwyżka, ale jest jakaś 20% od ceny wyjściowej. To oczywiście ma też związek z tymi kosztami, o których pani powiedziała, czyli te koszty magazynowe, wzrost koszt druku. Ale generalnie chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby księgarnie, które te książki mają, wiedziały, że ta książka nie potanieje, że ona nie jest, że w zasadzie mogą tą książkę w dalszym ciągu utrzymywać. Myśmy się spotkali na przykład właśnie w Empiku, to z taką sytuacją, kiedy Empik nie chciał od nas kupować książek, które mają 2 albo 3 lata, bo uznali, że to są książki antykwaryczne, że to są już książki, które się nie nadają do dystrybucji i jakby odmówiono, ponieważ no, Austeria jest w dalszym ciągu małym wydawnictwem i okazuje się, że nasi czytelnicy, którzy się cały czas jakby nowi pojawiają, dla nich te książki wydane przed kilkoma latami też są nowościami. Książka, która jest wydana 10 lat temu, dla wielu ludzi dalej jest nowością, ponieważ nie znali tego tytułu wcześniej. Ale to jest, myślę, że to jest dłuższa dyskusja na temat w ogóle filozofii działania wydawnictwa i to jest trochę jakby w ogóle w kontrze do tych reguł, które obowiązują. Znaczy, że książka właśnie jest wydana, sprzedana, zamknięta, następna. My w zasadzie wszystkie książki, które wydaliśmy od początku naszego istnienia, w dalszym ciągu mamy w ofercie. Oczywiście część była dodrukowywana, ale jest jakaś część książek, która po prostu i w dalszym ciągu od początku, od 10 lat istnieje na naszych półkach i można ją kupić i jest lekko droższa od początkowej ceny. Ponieważ jesteśmy na pewnym poligonie, którym po pierwsze są małe wydawnictwa, po drugie są księgarnie autorskie, a po trzecie jest sytuacja pandemii od 2 lat, która też bardzo te reguły rynku rozchwiała i je zmienia, tak? To spójrzmy teraz, i tutaj bym prosiła Stanisława Rośka o jego obserwacje. Jak on to widzi? Ze swoim wieloletnim doświadczeniem książki, która często była książką akademicką, humanistyczną, książką, nie chcę, no właściwie elitarną, tak? Bo słowo, obraz, terytoria weszło na ten kawałek rynku, które kiedyś zajmowały wydawnictwa akademickie, odpuściły to pole i jak to wygląda z tego małego poletka gdańskiego, jakim jest słowo, obraz, terytoria, Staszku? Okej. Jeszcze o tych sprawach, o których była wcześniej mowa, też bym to i owo chciał dorzucić, więc być może będę mówił na wiele tematów i mam nadzieję, że nie na zbyt chaotycznie.
W związku z przyszłością małych księgarni myślę, że jeśli one nie przemienią proporcji strukturalnej, jeśli tak można rzec, między tym byciem podmiotem gospodarczym, a byciem instytucją kultury na rzecz tej ostatniej, to nie mają żadnych szans. Podobnie jak małe sklepy, jak rzemiosło i tak dalej, i tak dalej. To jest proces nieuchronny, nieubłagany, bardzo okrutny z personalnego, osobistego punktu widzenia, ale jak mówię, nie do odwrócenia. Natomiast widzę tu wielką szansę dla tych autorskich, jak je nazywacie, instytucji kultury, które sprzedają książki, ale nie tylko to robią. I one myślę, że mają wielką szansę, dlatego że mogą być jedynym miejscem, gdzie te ceremonie, rozmaite ceremonie literackie odbywają się na co dzień. To czy spotkania z autorami, kontakt bezpośredni, kontakt z całym, fizyczny kontakt z dużą ilością książek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co internet daje, ale w wymiarze bardzo spłaszczonym i zapośredniczonym przez ekran i przez rozmaitego rodzaju media. Więc ze smutkiem stwierdzam, że już nie będzie tak, że w mojej okolicy, gdzie mieszkam, we Wrzeszczu, było kiedyś, jak policzę szybko, 5, 6, może 7 księgarni. Ja lubiłem chodzić od jednej do drugiej w dawnych czasach poszukiwaniu książki. Teraz jest dokładnie odwrotnie, to raczej książkę szuka czytelnika, jak wiadomo. Nie? I teraz z tej całej sieci może jedna została, tak. Dokładnie jedna została i tak już będzie. I ona próbuje być tym właśnie, co mówię, czyli instytucją kultury. Jeśli idzie o bezpośredni kontakt wydawcy, czy zwłaszcza małego wydawcy z małymi księgarniami, myśmy 10, może 15 lat temu mieli pomysł na bezpośredniość i stworzyliśmy taką sieć z dużym wysiłkiem, zresztą to trwało tygodniami, jeśli nie miesiącami. Znaleźliśmy 100 księgarni w całej Polsce, specjalnie wytypowanych, wyselekcjonowanych. Zrobiliśmy do niektórych z nich specjalne stelaże z naszym logo. Zrobiliśmy też takie postumenty do tego, żeby słać im nasze nowości w jakimś rytmie, bodaj zabójczym rytmie tygodniowym albo dwutygodniowym, nie pamiętam. I to wszystko się rozsypało z dwóch powodów. Po pierwsze, nasza terminowość. To z plakatu, jak się będą pojawiały książki, było praktycznie w Polsce w tamtej epoce nie do zrealizowania. Dzisiaj pewnie też byłoby podobnie. Chyba żeby z dużym wyprzedzeniem trzymać w magazynie, wypuszczać zgodnie z harmonogramem i tak dalej, ale na to nigdy nas nie było stać. No i przede wszystkim to, o czym jedna z pań mówiła wcześniej. Księgowość, wymiana faktur, windykacja, rozliczenia. Wyobraźcie sobie jedną osobę, która obsługuje 100 podmiotów gospodarczych. Ona może się tylko tym zajmować ze skutkiem średnim. No i te księgarnie były, jak mówię, wyselekcjonowane, ale i tak nie były zawsze dobrymi partnerami. To znaczy w pewnym momencie, jak cały ten program się skończył, myśmy uznali, że już nawet nie będziemy dochodzili swego. Zamknęliśmy w jakimś momencie relacje, przestaliśmy z nimi współpracować, odżałowaliśmy straty, jakieśmy z tego powodu ponieśli. Ja bardzo tego, rzecz jasna, żałuję, ale to było działanie wbrew duchowi epoki, jak mi się wydaje. Że teraz szybka i skuteczna dystrybucja nie powinna zaczynać się na poziomie takim materialno-logistycznym. To jest dopiero coś wtórnego. Tak naprawdę powinniśmy pomyśleć o strukturze wymiany informacji, która byłaby informacją sprawdzoną i informacją, która nie ma wyłącznie podszewki handlowej, ekonomicznej, tylko jest próbą upowszechniania pewnych idei czy wartości
kultury, które nasze książki niosą, tak zakładamy przecież przynajmniej. Więc to, co Wojtek mówił przed jakimś czasem, rzeczywiście warto byłoby może stworzyć jakiś rodzaj porozumienia i wspólnej sieci, ale nie na poziomie takim, że znajdziemy ileś tam punktów w Polsce i będziemy te punkty zasilali naszymi książkami, tylko raczej pomyślałbym o tym, żeby stworzyć wiarygodny system informowania o książkach, taki, który nie jest podszyty wyłącznie marketingowymi i nie działa wyłącznie według marketingowych zasad, ale gdzie są wprowadzeni, nie wiem, głośno teraz myślę, jacyś krytycy niezależni, których w tej chwili już chyba nie ma, ja przynajmniej już nie znam nikogo takiego, którzy jakiś taki, nie wiem, Aeropak czy jakaś grupa godnych zaufania czytelników książek, których też trochę jest, którzy wyrażaliby opinie i uwierzytelniali anonsy reklamowe, których jest pełno w internecie. I ewentualnie moglibyśmy też się wspierać w propagowaniu książek własnych. Dlaczego mówię my? Dlatego, że zakładam, że nie każdy wydawca mógłby przystąpić do tego stowarzyszenia. Tu trzeba byłoby spełnić jakieś warunki, to znaczy mieć określony profil, odpowiedni poziom edytorski publikacje powinny zachowywać i co więcej, powinna być wzajemna akceptacja. To znaczy ja akceptuję Austeria, Austeria uwierzytelnia wydawnictwo Słowo Obraz, wciągamy w to wydawnictwo filtry, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie rodzi się taka grupa wydawców, którzy pewnego typu działań edytorsko-kulturowych nie zrobią. No i tu widzę jakąś szansę. Natomiast, żeby jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie pandemiczne, jeśli tak można rzec, na dobrą sprawę przez ostatnie 3 lata wpływy ze sprzedaży różnokanałowej się nie zmieniły. Są dokładnie takie same. To może wahnięcie jest o 5%. No, w każdym razie nie szczególnie istotne. Teraz poprosimy, to teraz poprosimy może obecną tutaj przedstawicielkę fachu księgarskiego, panią Milenę Gumienny, o próbę oceny sytuacji małych księgarn. I też byłabym wdzięczna za odniesienie się do tego, co usłyszała pani od wydawców, z którymi nie mam. Oczywiście. Witam wszystkich. Bardzo mi miło w takim gronie z Państwem rozmawiać. Każde wydawnictwo, które tu padło, Filtry, Austeria, Słowo Obraz, Terytoria są dla mnie znane i doceniane i bardzo szanowane. Bardzo mi jest też smutno słyszeć, że jest jakaś taka utrata zaufania do księgarń związana z pewnymi też finansowymi, ja to doskonale rozumiem, różnymi zaległościami, problemami rozliczeniowymi i tak dalej. Mogę odpowiadać tylko za siebie, natomiast chciałabym powiedzieć, że niekoniecznie księgarnie potrzebują krytyków literackich, księgarze potrzebują krytyków literackich sprawdzonych i zaufanych, ponieważ akurat wydawnictwo Filtry znam, bo je sama przetestowałam i wiem, że jest to jakość, ponieważ ją sprawdziłam. I w zasadzie na przykład książka Przemiany to jedna z moich najbardziej ukochanych książek z ubiegłego roku. Przywiązania, przepraszam, którą polecam wszystkim teraz na święta też, więc jakby to jest chyba najlepsza rekomendacja, że my te książki czytamy, naprawdę je czytamy i naprawdę dajemy im pierwsze miejsce, te książkom, którym dajemy jakby najważniejsze miejsca w księgarni, to są książki uznane, wartościowe, istotne. I myślę, że pewnie już się Państwo wszyscy spotkaliście z tymi hasłami, ale naprawdę księgarnie kameralne dają szansę księgarniom, wydawnictwom mniejszym
tego rodzaju, że po prostu one są promowane słownie, też są eksponowane. I z mojej perspektywy nie zależy mi na bezpośredniej współpracy z wydawnictwami aż tak bardzo i wcale na to nie będę naciskać, bo dobra dystrybucja jest równie istotna. Przecież mamy motyle książkowe, które na przykład księgarniom takim jak ja dają książki zwyczajnie w komis i ja rozliczam się z realnej sprzedaży, marża jest według mnie właściwa, ale są wydawnictwa, na przykład właśnie z wydawnictwem Austeria, współpracujemy bezpośrednio, trudno, żeby było inaczej, przecież jesteśmy z tego samego miasta i książki przyjeżdżają do nas na rowerze, więc generalnie to wszystko zależy od lokalnych też, no, wydawnictwo Charakter podobnie przywozi nam książki i właśnie i chociażby to, że też księgarze wytworzyli też pewne środowisko wewnątrz siebie i te księgarnie kameralne naprawdę się w jakiś sposób zrzeszyły, taki nieformalny, ale jednak ze sobą współpracujemy. W Krakowie to naprawdę się sprawdza, no wiadomo, miasto też sporo w tej sprawie robi, ponieważ no, są pewne programy też, które wspierają księgarnie w Krakowie też finansowo. Na przykład można wykupują półki, na których można prezentować książki i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że my się nie traktujemy tak bardzo stricte jak konkurencja, a raczej jako uzupełnienie i każdy się specjalizuje w pewnej tam swojej dziedzinie. Natomiast mam też taką świadomość, ponieważ ja na rynku księgarskim osobiście jestem już ponad 10 lat i też mam za sobą pracę w takich miejscach jak Empik, więc też doskonale wiem, jaka struktura tam panuje, jak bardzo algorytmy tam działają, a tutaj jednak czynnik ludzki decyduje o tym, czy książka jest wyeksponowana, czy nie, czy w ogóle jest zamawiana i dostaje szansę sprzedaży. I właściwie my rzeczywiście przetwarzamy się w instytucje kultury i rzeczywiście wkładamy bardzo dużo wysiłku w to, żebyśmy byli też aktywni kulturalnie i to się przekłada później na nasz wizerunek, na czy to, z czym teraz księgarnie kameralne walczą, to z takim przeświadczeniem, które się zaczyna utrwalać wśród klientów, że oni wyświadczają nam przysługę, że kupują u nas książkę, że jakby czują się troszkę że są frajerami, że tak powiem kolokwialnie, że decydują się zakupić książkę po cenie jakby rynkowej w księgarni, a nie właśnie na wspomnianych wcześniej innych miejscach, w których te książki można kupować no, czasem po takiej cenie, po której księgarnia kameralna kupuje książkę od dystrybutora. I to jest pewien absurd i uważam, że powinny wydawnictwa też mieć tego świadomość, że pokutuje takie przeświadczenie właśnie wśród klientów, że oni po prostu jakby dokładają się do jakiejś działalności, wykonują jakąś jakieś działanie charytatywne, w ogóle jakby nie idźmy w tą stronę, bo przecież klient otrzymuje produkt wartościowy i kupuje go po takiej cenie, po której w zasadzie wydawca sobie życzy, żeby kupował tą książkę, więc jakby no myślę, że to jest ta rzecz, którą warto by było jakoś przepracować, coś pomyśleć, jak to zmienić. Ale moim zdaniem jedynym sposobem, żeby to, przepraszam, bo jedynym sposobem jest chyba stała cena książki. Tak. Innego sposobu nie ma. Tak, tylko że raczej nic nie wskazuje na to, że ta stała cena książki będzie w najbliższym czasie, o ile w ogóle, więc myślę, że też po prostu należałoby przestać się tak z tymi naszymi księgarniami kameralnymi obnosić właśnie w taki sposób, że to są takie doceniajmy, w sensie dobrze, że tak się dzieje, ale chcę powiedzieć to, że właśnie może za ostro już idziemy w tę stronę, że jedyny klient, który nam zostaje, to ten, który podejmuje wybór właśnie na zasadzie, będę wspierał księgarnię, to tam pójdę i jakby no, nie idźmy w tę stronę, po prostu spróbujmy. Jasne, ale można oczywiście zaklinać rzeczywistość, ale tak rzeczywiście jest, bo ja prawdę mówiąc od bardzo niedawna zacząłem kupować książki w internecie, zawsze kupowałem je w księgarniach z prostego nawyku wieloletniego i pewnej przyjemności, którą mam kupując książki, więc mnie się wydaje, że trzeba uświadamiać ludziom, że kupując w księgarniach małych czy dużych,
mniejsza z tym już w tej chwili, dostają coś jeszcze. Tak? To nie jest prosty akt ekonomiczny zakupu towaru i zapłaty za towar, tylko dostają pewien rodzaj aury, wchodzą do pewnego miejsca, mają kontakt z księgarzem, mogą zamienić dwa zdania na temat książki, mogą się poradzić w trudnej sytuacji. Czasem mogą spotkać kogoś w tych księgarniach, kto jest akurat autorem ich ulubionej książki i tak dalej, i tak dalej. W tym kierunku bym szedł i pokazywał, że kupić książkę w księgarni to coś więcej niż dokonać prostego aktu ekonomicznego zakupu, tylko uczestniczyć w pewnym rytuale książki, które być może już wielu ludziom jest niepotrzebne. Właśnie tego się najbardziej obawiam. Do jednej kwestii, bo to, co pani Milena powiedziała, to jest tak naprawdę przywrócenie profesjonalnej roli księgarza. Księgarz, to było jeszcze, pamiętam, za czasów przeddemokratycznych, powiedzmy, księgarz to był ktoś, kto wiedział, czym handluje. Potrafił powiedzieć coś na temat książek, które miał w swojej księgarni, która była wówczas zazwyczaj księgarnią państwową, ewentualnie samorządową. Więc to są to, o czym mówimy. Z jednej strony wydawca, który odpowiada za książki, które wydaje, kontroluje cały proces wydawniczy i staje się pewnego rodzaju gwarancją dla czytelnika częstokroć ze względu na swój dorobek, na książki, które wydawał, tak? To jest pewien praca nad kredytem zaufania czytelników. Taki kredyt zaufania ma wydawnictwo Czarne od lat, taki kredyt zaufania zdobywało przez lata WAP, taki kredyt zaufania zdobywa dzisiaj wydawnictwo Filtry, Słowo, Obraz, Terytoria czy Austeria go ma. A księgarze, ponieważ walec się przez ostatnie 30 lat przez księgarnię w Polsce przejechał, do tej profesji zgłosiło się bardzo dużo ludzi, którzy nie mieli dużego pojęcia o tym, co jest książka. I dzisiaj te księgarnie małe to są miejsca, w których pracują ludzie znający bardzo często to, co sprzedają. Więc nawet nie mówmy tutaj tylko o rytuałach, które są bardzo piękne i ważne, ale to jest taki elementarny szacunek i moim zdaniem oddanie sprawiedliwości po pierwsze autorowi, po drugie tłumaczowi, po drugie wszystkim ludziom, którzy nad tą książką pracowali, a próbują z nią dotrzeć do konkretnego odbiorcy, konkretnego czytelnika czy klienta. To jest pomału powód do normalnej relacji autor i czytelnik, tak mi się wydaje. Ale ja tu jeszcze nadmienię, że moja księgarnia również ma bardzo szeroki zakres oferty z poezji, właściwie z każdej niszowe, bo tutaj mamy akurat reprezentantów takich wydawnictw, ale również, nie wiem, no chociażby wydawnictwo Pauza również jest u nas obecne i w zasadzie my bardzo, bardzo, bardzo obserwujemy to, co się dzieje na rynku i jakby no myślę, że nie można, tego się nie da zastąpić internetem, także tutaj jakby muszę też powiedzieć, że bardzo wiele zdobywamy budżetu z Ministerstwa Kultury, jakkolwiek to dzisiaj brzmi, ale zdobywamy pieniądze na to, żeby wykonywać autorskie spotkania, gdzie to księgarze decydują, kto przyjedzie, z kim będziemy rozmawiać, więc jakby my wkładamy sporo wysiłku w to, żeby jak ta księgarnia przez cały rok pracuje, kto, z kim można się spotkać i jakie są to wydarzenia, więc no cóż, myślę, że tu wydawnictwa powinny widzieć taką właśnie przestrzeń do współpracy, bo właśnie tutaj niekoniecznie właśnie rozchodzi się tylko o to, żeby te książki bezpośrednio od wydawcy przyjeżdżały, bo tu, tak jak już wspomniałam, to nie jest najistotniejsze. Istotne jest to, żeby dotrzeć do księgarni, w których są księgarze, którzy się na tym znają i chcą robić coś więcej niż tylko jakby faktycznie sprzedawać. Tak? I wtedy ta współpraca z wydawnictwami jest bardzo ważna.
muszę tutaj uzupełnienie zrobić albo sprostowanie. Ten projekt, o którym mówiłem, to jest projekt sprzed 10-15 lat, kiedy nie było, kiedy mały wydawca książki trudnej był bardzo źle traktowany przez hurtowników i my musieliśmy jakoś się ratować, żeby nawiązać bezpośredni kontakt z księgarzami, ponieważ hurtownicy nie chcieli być dobrymi pośrednikami albo wręcz żadnymi nie chcieli być pośrednikami. Ja broń Boże tego modelu dzisiaj nie proponowałbym, wprost przeciwnie. Uważam, że należy wymieniać się informacjami, a logistykę zostawić jako działanie innego rodzaju. Prawda? Tak, zgadzam się z tym. Pytanie do pani Mileny. Tak. Stanisław Rosiek wspomniał o potrzebie merytorycznej informacji o książce, którą by formułowało jakieś w miarę zaufane grono, niekoniecznie dla krytyków, bo też chodzi o informację, która byłaby tak sformułowana, żeby była czytelna dla bardzo różnych czytelników, tak? Księgarzami włącznie. Nie wiem, Amerykanie mają takie pismo, ono się nazywa Kerkus Review i tam jest kilkaset w każdym numerze rekomendacji takiego grona, prawda? To jest podzielone na różne segmenty rynku. No na ogół się cieszy dosyć... Nie słychać. Jest bardzo ważne, ale... Kto by miał w Polsce to robić i kto by miał za to płacić? Ja myślę, że to jest taka sama inicjatywa jak z tym programem promocji czytelnictwa, który się zaczął nie wczoraj, tylko powiedzmy sobie w 2009 roku pierwsze inicjatywy były podejmowane w tej sprawie. To, że dzisiaj jest wsparcie dla księgarzy, też się z tym wiąże. I bardzo możliwe, że ten program powinien być wsparty również o taki model informacyjny, bo tego rzeczywiście brakuje i dzisiaj media, na pewno media tradycyjne tego nie zastąpią, a znowu media społecznościowe są pod bardzo dużym naciskiem mód influencerskich i też pod takim ciśnieniem marketingowym. Jak to widzicie Państwo? Pani też. To znaczy, tak jak już wcześniej chyba wspomniałam, aż tak bardzo nie naciskam na to, żebyśmy mieli, no bo rozumiem, że tutaj chodzi o to, czy by powstała jakaś formuła rekomendowanych pozycji, czy recenzowanych pozycji. Czy my się sugerujemy recenzjami, nie wiem, Pauliny Małochleb? Bierzemy to pod uwagę, natomiast tak jak chyba wcześniej powiedzieliśmy, są wydawnictwa, które sobie wypracowują tę jakość i po prostu my już jako księgarze sami podejmujemy tę decyzję i tak ją podejmujemy, więc to pewnie by było jakieś ułatwienie, ale czy to jest dla nas kluczowe? Oczywiście ja mogę mówić tylko za siebie, nie mogę też mówić za wszystkich księgarzy, oni być może to wygląda... inaczej u innych księgarzy. Natomiast ja bym była za tym, żeby jednak takie zawężeniem tych relacji wydawniczych, tak? To jakby wystarczy mi informacja, co jest planowane, na co warto zwrócić uwagę, co już po prostu zostało uznane na świecie i od każdego wydawcy, tak, żebym mogła na to zwrócić uwagę. Natomiast czy ostra krytyka jest mi krytyka literackiego potrzebna, żeby uwierzyć w książkę? Nie. Ale czy ta informacja, o której pani mówi, wystarczy ją mieć na stronie wydawnictwa, czy należałoby na przykład księgarzom przysyłać to w formie newslettera? No fajnie by było w formie newslettera, żebyśmy nie musiały wchodzić na stronę wtedy, kiedy... No jakby newsletter zawsze daje info, że teraz u Państwa coś tam się dzieje, tak? Na przykład wydawnictwo Czarne robi coś takiego, raz w miesiącu wybiera książkę miesiąca i tak dalej. To są takie rzeczy, które wiadomo, no tych maili jest tysiące, ale to się gdzieś tam przewija, te informacje zostają, także
Ten proces, ja muszę teraz zareagować na to, co pani mówi. Beato, pozwól mi, ponieważ z racji wieku pani Milena nie pamięta świata, gdzie istnieje krytyka literacka. Tak, oczywiście. Ale proszę mi wierzyć, że tego świata już dobrych 15-20 albo i dłużej lat nie ma. Ja pamiętam krytykę literacką, ona miała pewne kłopoty w czasach przeddemokratycznych za komunę, ale jednak istniała, odnajdywała rozmaite formuły na to, żeby przemawiać własnym głosem. Ja myślę, że nie znajdzie pani wydawcy, który by publicznie przyznał się do tego, że wydał złą książkę, więc rekomendacje własne wydawcy są zawsze skażone własnym interesem, subiektywnością, miłością do autora, który się akurat jemu podoba, a całemu światu niestety nie. Więc ja myślę, że da się stworzyć taki system weryfikacji informacji, tworząc choćby bardzo prostą rubrykę, jaka kiedyś była w jednym z czasopism filmowych, nie pamiętam dokładnie w którym. To się nazywało chyba 9 gniewnych ludzi. I było tam 9 nazwisk krytyków filmowych. Każdy z nich w tygodniu oceniał powiedzmy 10 filmów i dawał mu rozmaite noty. Rozrzut tych ocen był bardzo duży. I ja obstawiając jednego z krytyków A czy B, patrzę, aha, A dał tyle, a B dał tyle. Dla mnie to były punkty orientacyjne. Wiedziałem, co mi się podoba i ja się zawsze zgadzam z krytykiem B, nie zgadzam się z krytykiem A. Na tej zasadzie. To znaczy stworzenie takiego pola rozmaitych wskazań. To jest jeden ze sposobów. Myślę, że duża gazeta mogłaby sobie, choćby, nie wiem, nasze książki, może drogi, jak się nazywa, nowe książki czy nie wiem, Wyborcza mogłaby rzeczywiście prosić iluś tam czytaczy czy krytyków literackich o to, żeby, czy znawców książki, żeby co jakiś czas wypowiadali się na ten temat. Organizacyjnie jest to do zrobienia, ale właśnie musi to być instytucja, organ, stowarzyszenie, grupa, niezależna od procesów ekonomiczno-handlowych. Ale to ja miałam coś innego na myśli, Staszku. Ja miałam na myśli jednak rodzaj not, które nie byłyby zależne od żadnych mediów, byłyby formułowane przez grupę ekspertów. Jedni by się znali na literaturze science fiction, inni by się znali na biografiach, jeszcze inni na historii, inni na poezji. Byłyby to w miarę obiektywne informacje, gdzie ocena, sam fakt umieszczenia takiej informacji byłby już nobilitujący, a nie umieszczenie takiej książki w takim periodyku świadczył o tym, że książka też jest nie do czytania. W takich notach, w Kerkus Review nie ma na ogół bardzo krytycznych opinii. Po prostu książki tego gremium, zanim tego gremium niewartościowe się tam nie znajdują. Natomiast co 2 tygodnie czytelnik, tak samo w Kerkusie, ma dosyć wyczerpującą informację z zachowaniem pewnych zasad obiektywnej oceny. To jest trochę coś innego, to jest jakby poza światem krytyków, poza światem dziennikarzy zajmujących się książką i kulturą. To jest trochę coś innego i to pełni rolę takiego pośrednika i między dystrybutorami, i między księgarzami, a wydawnictwem, ale też czytelnicy do tego zaglądają. Jak chcą się zorientować w nowościach, w tym, co jest wartościowe. Często zanim wejdą do księgarni. Więc o czymś takim myślałam, a tego zabrakło. Ale chciałam jeszcze bardzo wrócić do sprawy pandemii. Na ile zdaniem Państwa jesteśmy w jakimś okresie przejściowym, na ile pandemia pewne rzeczy zweryfikowała i spróbujmy też pobawić się na koniec naszego spotkania w prognozy. Co dalej? Ale najpierw może gdybyście zechcieli Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami, obserwacjami,
co się zmieniło przez te 2 lata? Szanowni Państwo, może zabiorę ostatni raz pierwszy głos, ponieważ i tak będę musiała się za chwileczkę rozłączyć, więc ja tylko wspomnę, że dla mnie zweryfikowała pandemia tyle, że mam świadomość tego, że nie wygram z internetem, bo próbowaliśmy tego, sprzedawaliśmy książki przez internet, nadal mamy sklep internetowy na naszej stronie derewolucjonibus.pl i mam świadomość tego, że jesteśmy księgarnią stacjonarną i musimy nią zostać, bo nie przebijemy się przez rynek internetowy, jesteśmy bez szans i to jest definitywne, po prostu. Dziękuję. Tyle. No. Kibicujemy. Dziękuję bardzo. A jak to Państwo widzicie? Może Pan Wojciech Hornak? To znaczy z naszego punktu widzenia pandemia, znaczy to może źle zabrzmi, ale dla nas to był dobry czas. Znaczy w tym sensie, że Austeria zyskała nowych czytelników i rzeczywiście to przeniesienie do internetu zmieniło trochę reguły gry. Akurat najbardziej chyba poszkodowany był ten duży gracz, czyli Empik, który przestał dominować na rynku. I rzeczywiście myśmy przez ten ostatni okres półtora roku zwiększyli sprzedaż. Znaczy ja myślę tak, że niestety, bo jak słucham pań, które reprezentują księgarnię, wydaje mi się, że tu jest jeden element, który, znaczy może nie to, że jest bagatelizowany, ale jakby nie słyszę tego w tych wypowiedziach, że rzeczywiście ta konkurencja internetu jest zabójcza. Znaczy ja myślę, że ta formuła księgarń, które organizują spotkania z autorami, oczywiście jest jedyną w sumie w tej chwili jakąś odpowiedzią na internet, bo ten kontakt bezpośredni daje szansę, że ludzie będą do księgarń przychodzić, ale tak jak mówię, ja spotkałem się z wieloma opiniami zacnych czytelników, nie czytelników takich przypadkowych, którzy traktują księgarnię jak takie miejsce ekspozycyjne, gdzie się ogląda, co się ukazuje, po czym kupuje się przez internet. To jest dramat, dlatego że to, co któraś z pań mówiła, że ludzie mają takie poczucie, że pomagają księgarniom, kupując w księgarniach, czyli płacąc więcej, niż gdyby zapłacili przez internet, to nie jest nadzieja. Znaczy to jest rzeczywiście doraźne i niestety ludzie, którzy czytają książki, którzy kupują dużo książek, wybierają to, co jest tańsze. I tutaj niestety dalej problem jest z wydawnictwami, dlatego że jeżeli wydawnictwa, a na razie nie widać żadnego w ogóle na ten temat, jakby żeby coś się zmieniało, że nie zmienią formuły działania, czyli dalej będą działały w taki sposób wydawnictwa, że będą dawały do tych dużych hurtowni, które z kolei dają do Bonito i tak dalej. Księgarnie te małe w końcu nie wytrzymają tego wszystkiego, bo rzeczywiście ten główny nurt jest w tej chwili w internecie i pandemia to pogłębiła. Niestety to pogłębiła. Ludzie się siedzieli w domach, zamawiali książki przez internet, księgarnie stacjonarne nie działały. I tutaj rzeczywiście, znaczy właśnie rola wydawców jest troszkę inna niż księgarzy. No właśnie my występujemy w tej podwójnej roli. Znaczy my mamy jeszcze jedną odpowiedź na to jako księgarze, bo my też występujemy jako księgarze, że jeżeli księgarnia będzie miejscem szczególnym, takim miejscem, gdzie się przychodzi w zasadzie nie tylko po książkę, ale rzeczywiście, żeby jeszcze spędzić czas, znaczy żeby pobyć w jakiejś innej atmosferze, to może jest szansa jakaś dla księgarni, ale wydaje się, że duża część wydawców, która nie prowadzi księgarni, rzeczywiście też próbuje ratować się przed różnymi takimi rzeczami, które nam zagrażają i ten interes jest przedłożony nad tą funkcję misyjną niestety. I nie mam tutaj dobrej odpowiedzi na to wszystko, co się teraz dzieje. Znaczy rzeczywiście jak patrzę na te księgarnie krakowskie czy jakieś, które znam poza Krakowem, to są heroiczni ludzie, którzy próbują rzeczywiście wbrew regułom jednak działać. I tak jak mówię, mają poczucie, że czytelnicy robią jakąś formę łaski, że kupują w tych księgarniach, przepłacają, ale uważają, ale nie wiem, czy ta dyskusja dzisiejsza cokolwiek zmieni, pewnie nie zmieni,
Natomiast jeszcze wrócę do tej idei, którą kiedyś ze Staszkiem Rośkiem właśnie omawialiśmy i z Małgosią Czyżewską i chyba z panią Beatą Stasińską również, że gdyby powstała taka sieć księgarni, no może ta idea, o której Staszek Rosiek mówił, którą kiedyś próbował zrobić, że wytypował te 100 księgarni, nie wiem, czy teraz w ogóle tyle jest księgarni, czy jest jeszcze 100 księgarni w Polsce sensownych, ale gdyby rzeczywiście wydawnictwa, co się wydaje niemożliwe, ale gdyby rzeczywiście dystrybuowały książki przez te księgarnie właśnie ambitne i gdyby te księgarnie wiedziały, że te książki są tylko i wyłącznie u nich i że te książki można kupić wyłącznie tam, no może wtedy byłaby szansa. No ale to jest idea, która wymagałaby rzeczywiście jakiegoś systemowego podejścia, kilku wydawnictw, może nie tych największych, ale właśnie tych bardziej ambitnych. No w każdym razie ja, wracając do początku pytania, do tego pytania właściwego, Austeria w pandemii jakby nabrała trochę wiatru w żagle i zyskaliśmy wielu nowych czytelników, właśnie dzięki temu, że to wszystko się do internetu przeniosło. Jeszcze jedna rzecz a propos krytyki literackiej, bo ja myślę, że niestety albo stety skończyła się już ta era krytyki, która była kiedyś w tych dobrych gazetach, pismach, polityka wyborcza i w tej chwili tą funkcję przejęli blogerzy książkowi, no może nie wszyscy, ale ich część i to oni kształtują pewne gusta czytelnicze i informują o tych książkach, które warto czytać i to głównie na nich skupia się uwaga czytelników. Niestety ta, jakby ja to nazywam biegunka recenzyjna, która ma miejsce czy w polityce, czy w wyborczej, spowodowała, że jakby nastąpił brak zaufania dla tych recenzentów, czy też krytyków literackich, którzy często recenzują książki nie te, które uważają za dobre, tylko te, które wypada zrecenzować albo jakimś innym kluczem się posługują. Natomiast jest grupa blogerów książkowych, którzy mają zaufanie swoich czytelników i rzeczywiście my to widzimy jako wydawnictwo, że recenzja u niektórych blogerów natychmiast daje efekt sprzedażowy książki. I czego nie ma na przykład po recenzjach, które się znajdują w gazecie wyborczej, czy też nawet w polityce. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pana. To jest jednak pewien ewenement, że wydawnictwa, wiele wydawnictw małych odnotowało wzrostu sprzedaży w czasie pandemii. Małe wydawnictwa potrafiły często się lepiej odnaleźć w tych nowych warunkach, ale często to też się wiązało z tym, że ten wzrost dotyczył wzrostu sprzedaży e-booków i audiobooków, co jest nowym takim pandemicznym zjawiskiem, bo jak wiadomo, rynek e-booków i audiobooków w Polsce rósł bardzo wolno. Właściwie mówiliśmy o jakichś wzrostach 0,5%, procent to już było bardzo dużo, a teraz ta sytuacja wygląda lepiej. Ale w przypadku Austerii mamy do czynienia z fenomenem wzrostu książki papierowej, jak rozumiem. Tak, ale to się wiąże właśnie z tym, o czym mówiłem w tej pierwszej wypowiedzi, że Austeria w zasadzie od początku swojego istnienia ma wszystkie tytuły dostępne. I myśmy nam się do tej pory nigdy nie udawało wprowadzić tych tytułów do księgarni. Znaczy, w zasadzie księgarnie zamawiają nowości. Natomiast w internecie czytelnicy zaczęli kupować książki, które mają kilka czy kilkanaście lat i tych tytułów jest w tej chwili ponad 300. W związku z czym myśmy jakby w internecie zaistnieli jako duże wydawnictwo, chociaż jesteśmy małym wydawnictwem. I zaczęły się sprzedawać te książki, które u nas leżały już w magazynach od wielu lat i które sprzedawały się wcześniej bardzo, bardzo powoli, ponieważ księgarni nie zamawiały tych tytułów, które uważały, że są już jakby przeterminowane w jakimś sensie. Natomiast dla czytelników internetowych, którzy kupowali przez internet, to wszystko były nowości. Tak jak mówiłem, książki, które ukazały się przed 10 laty, dla wielu ludzi były czymś nieznanym i na tym polegał nasz sukces między innymi. Bo na przykład ja rozmawiałem z panią Krystyną Krynicką z A5, które jest niezwykle zacnym wydawnictwem i ma ogromny dorobek, ale A5 miało tylko kilka tytułów dostępnych, no i oni tego nie zdyskontowali zupełnie, ponieważ oni działali jako małe wydawnictwo w regułach tych dużych wydawnictw, czyli książka, która kończyła swoje życie, była zamykana i już jej nie było.
Natomiast myśmy, tak mówię, nigdy nie zamknęli w zasadzie żadnego tytułu i te tytuły były cały czas dostępne i są dostępne. I właśnie to, co było naszym problemem wcześniej, czyli to, że te na przykład duże księgarnie nie chciały kupować starych książek, uważały, że to są książki antykwaryczne, pandemia dała nam szansę, że te tytuły zaistniały. Także tak to wyglądało w naszym przypadku. Znaczy ja myślę, że tutaj rzeczywiście nasz przypadek jest trochę, no nie powiem, że jakiś zupełnie wyjątkowy, ale jednak inny niż innych wydawców czy księgarni. Właśnie ja rozmawiając ze Staszkiem Rośkiem, którego uważam za swojego też mistrza w jakimś sensie i to Słowa wraz z terytoria było zawsze dla nas punktem odniesienia do tego, co robiliśmy. I Staszek powiedział, że kiedyś wydawnictwo A5 dokładnie działało w ten sam sposób. Że książki wydawnictwa Obraz Terytoria nie były przeceniane, były właśnie nawet, nie pamiętam, czy były podwyższane ceny, ale książka nigdy nie była cena obniżona. Znaczy wydaje mi się, że to też nie wybrzmiało w tych wypowiedziach pani z księgarni, że to, znaczy ja myślę, że to jest problem dla księgarni małych, że te duże wydawnictwa, czy w ogóle wydawnictwa, po paru miesiącach robią przeceny książek, że książka, która ma powiedzmy 3 miesiące, wydawnictwo obniża te ceny. Są promocje na stronach internetowych, które powodują, że czytelnicy, którzy właśnie jednak patrzą na pieniądze, nie wiem, czekają te parę miesięcy, kupują właśnie na stronach wydawnictwa książki, które już potem są obniżane. No ale jedna z zasadniczych przyczyn tego stanu rzeczy jest taka, że koszta magazynowania są bardzo wysokie, tak? To się z tym bardzo często wiąże. Tak, zgadza się. No właśnie to jest pewien model, który obowiązuje no wszędzie. To nie jest jakby jakiś zarzut z mojej strony. Znaczy to jest raczej to, że nam się udało działać wbrew regułom i to jest skuteczne działanie. Znaczy no, gdyby rzeczywiście było tak, że, no, bo jak pani mówi, koszty magazynowe są duże, czyli teoretycznie te książki powinny drożeć, ale ponieważ jest ta zasada, że książka ma jakieś swoje ograniczone życie, no to zamiast cenę książki podwyższać, to książka się po prostu przecenia i się ją wycofuje z sprzedaży. Daje się do taniej książki albo w skrajnych sytuacjach na makulaturę, co jest takim standardowym działaniem. Natomiast no, jeżeli rzeczywiście koszty magazynowe są wyższe, no to ta książka powinna teoretycznie drożeć. No ale wszyscy pędzą z nowościami, kolejne tytuły i nie ma miejsca na magazynowanie książek. No ale to już jest problem właśnie tych wydawnictw większych, które mają tą ogromną ilość tytułów i nie są w stanie zapewnić sobie utrzymywania magazynów na dłuższą metę. Miejmy nadzieję, że ten model wytrzyma więcej niż tylko czas pandemiczny, model na Austerii. A jak ty Stasku widzisz przyszłość słowa Obraz Terytoria? Staszek? Czy ja widzę w ogóle sytuację, czy naszą własną sytuację? Mówimy o małych autorskich. No. Jasne, dobrze, więc najpierw kwestia magazynu i przeceniania książek i tak dalej. Muszę tu sprostować, myśmy bardzo długo nie przeceniali książek, to trwało może 10 lat, aż nadszedł zły czas upadłości i wtedy koszty magazynowania, olbrzymiego magazynu książek, o których myśleliśmy, że ciągle są ważne, były tak duże, że musieliśmy ten magazyn odchudzić i rzeczywiście skorzystaliśmy z pokusy taniej książki i bardzo radykalnie zredukowaliśmy stany magazynowe. Uważam, że to był błąd. Gdyby nas było stać na płacenie, już nie pamiętam sum, ale 8-12 tysięcy za koszty magazynowania, to byśmy tego nie zrobili. No i poza tym zależało nam na dopływie pieniędzy, szybkich pieniędzy z oddawanej naprawdę poniżej ceny z wytworzenia. Oddawaliśmy książki do taniej książki, co uważam za horrendum. Dzisiaj bym nigdy tego nie robił. Od paru lat już tego nie robimy. Ale przypuszczam, że do momentu, kiedy nie nastąpi jakiś kolejny kryzys i załamanie sprzedaży książek w ogóle, czy też w szczególności naszych książek. Jak ja widzę przyszłość małych wydawców, to muszę sprostować coś, co może bym powinien zrobić na początku.
Znaczy, ja nie uważam się za małego wydawcę. Z tego względu, że mały wydawca to jest taki, który działa w ramach pewnej grupy wyjściowej, założycielskiej, dwu, trzy, pięcioosobowej. Ale wtedy, kiedy zaczynają pracować ludzie na etacie, bez względu na to, jaki byłby obrót tej firmy oraz jaki byłby, ile książek by rocznie wydawali, przestaje być małym wydawcą i zaczyna podpadać pod cały szereg różnych obowiązków pracowniczych, które go wykańczają. Kiedy działaliśmy we trójkę czy we czworo i wydawaliśmy książki przez 2, 3, 4 lata, wtedy rzeczywiście byliśmy małym wydawcą. Ale kiedy tych pracowników zaczęło być potem 8, 9, 10, to bez względu na poziom działania, reguły zaczynają być funkcjonowania takie jak u wydawcy średniego czy dużego, tyle tylko, że w nieco mniejszej skali. Problem jest oczywiście taki, że tak zwany mały wydawca jest żadnym partnerem dla hurtownika. Myśmy to odczuwali całymi latami, że byliśmy źle traktowani. Do dzisiaj jest tak przecież, że Empik nie współpracuje bezpośrednio z tak zwanymi małymi wydawcami. Żąda, żeby między nim a małym wydawcą ustawił się pośrednik. Jakich pośredników znamy, którzy to robią zawodowo i czerpią z tego parę procent w tym całym łańcuchu przepływu pieniądza, procentów, rabatów, upustów itd., itd. Więc podrażając i z jednej strony książkę, a z drugiej strony obniżając realne wpływy dla wydawcy. Jaka będzie przyszłość, naprawdę nie wiem. My w tej chwili właśnie powinniśmy rok temu świętować 25-26-lecie istnienia. Tego tak mocno nie zrobiliśmy. Teraz wkrótce ukaże się książka, która jest czymś w rodzaju takiego 25-letniego katalogu. Wybraliśmy rozmaite tytuły, osoby, tematy, któreśmy poruszali. I ja to traktuję jako rodzaj cezury. Miałem tutaj niedawno gościa, który powiedział, no tak, to jest wasz nagrobek. I ja pomyślałem sobie, kto wie, czy to nie jest nasz nagrobek rzeczywiście, dlatego że reguły gry zmieniają się tak prędko i przyszłość wydaje mi się tak niejasna i tak mi chyba nieprzyjazna, że ja nie jestem pewien, czy będę w stanie i czy w ogóle będę chciał na nowo definiować swoje miejsce w tym systemie książki, jaki teraz nastaje. Myślę, że nie. Znamy się długo i nigdy nie byłeś niepoprawnym optymistą. To akurat prawda. Więc ponieważ w ostatnich 2 latach wydałeś dużo dobrych książek, jestem pewna, że masz w planach następne, to na tej księdze, która miała być nagrobkiem, te książki położysz, mam nadzieję. No, byłoby nieźle. Ja bym teraz chciała poprosić panie, które nie mają tak dużego doświadczenia, ale mają energię i nie mają innego wyjścia, niż być optymistkami. Jak wy to widzicie, panie? No, słuchałam z uwagą panów obu i też ich wypowiedzi na temat misyjności. No ja uważam, że nasza misyjność polega na tym, że mamy dotrzeć do jak najwięcej liczby czytelników i polega na wyborze tytułów. I nie możemy się na ten rynek obrażać. I mimo, że wiele rzeczy na tym rynku nam się nie podoba, to działamy w zgodzie z regułami tego rynku. Miałyśmy wiele dylematów, jeśli chodzi o przecenianie książek. Ja miałam wiele takich dylematów. Na początku nie przeceniałyśmy książek na naszej stronie w ogóle. Potem uznałyśmy, że książki, które wchodzą do katalogu, przeceniamy 15%. Miałam duże dylematy, czy robić takie promocje, jakie zaczęłyśmy robić ostatnio. I nie przeceniamy bardzo książek starych, tylko wręcz przeciwnie, przeceniamy książki w przedsprzedaży. Każda książka, której jeszcze nie ma na rynku, jest tylko u nas, jest teraz przeceniona 40% przez tydzień.
I zrobiłyśmy dużą świąteczną promocję, w tej chwili 50%. Mam dylemat etyczny z tym taki, że zdaję sobie sprawę i poruszała to pani Milena, tę kwestię, że de facto ta książka przeceniona u nas 50% to jest książka bardzo często tańsza niż ci księgarze kupują u dystrybutorów, tak? No ale jednocześnie jesteśmy początkującym wydawnictwem, które walczy o płynność i dochody z takiej promocji, jaką na przykład urządzamy na święta, są dla nas nie do przecenienia. Ja nie widzę innej możliwości niż w tej chwili dla nas, niż gry z regułami, zgodnie z regułami tego rynku, tak? Jeżeli chcemy na tym rynku przetrwać. I tak naprawdę uważam, że jedynym rozwiązaniem tych wszystkich bolączek, nie wiem, czy to jest realne, czy to jest nierealne, to jest jakby połączenie sił w to, żeby była stała cena książki. Tak. I innego rozwiązania tych naszych dylematów nie ma. Jeszcze ja bym postulat do tego dorzuciła, że tak jak najbardziej oczywiście jest tak, że my gramy na zasadach tego rynku, ale jednak trzymając się pewnych zasad, no na przykład nie podoba nam się i tego nie robimy, praktyka płacenia za recenzję polecajki. To jest jasne, ale to jakby jest jasne, ale ja teraz mówię, jeśli chodzi o reguły rynku... Ale to jest reguła na rynku, Ewa. Tak, ale ja mówię teraz o dystrybucji, tak? I mogłybyśmy się obrażać na Empik, nie byłoby nas w Empiku. Nie wiem, jak... My w Empiku sprzedajemy bardzo dużo, naprawdę dużo. Taka książka jak Całkiem Zwyczajny Kraj, która jest na rynku od roku, w samym Empiku wydaje się 500, a nawet w ostatnim miesiącu 900 egzemplarzy. Anomalia w ostatnim miesiącu sprzedała się w Empiku w ilości 1500 egzemplarzy, w poprzednim tak samo. To nie jest coś, na co ja się mogę obrażać. Oczywiście, że nam się nie podoba polityka rabatowa Empiku i zdajemy sobie sprawę, że to jest niekorzystne no, dla wielu graczy na rynku, począwszy od księgarni, a kończąc na autorach i wydawcach, ale no, też nam się wydaje, że to nie jest gracz, którego możemy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby go ominąć. No, tak to wygląda w tej chwili. Ja byłam przez wiele lat zwolenniczką stałej ceny książki. Muszę powiedzieć, że teraz uważam, że jeśli mają być jakieś regulacje, a rynek książki w Polsce wymaga regulacji, bo tak naprawdę to, co się dzieje od 30 lat, to są prawa narzucane przez silniejsze podmioty. Ale dzisiaj uważam, że jedyny taki instrument, jaki miała być stała cena książki, to jest za mało. A co? Że duzi gracze, nawet jak będą musieli przestrzegać tę stałą cenę książki przez rok. To znajdą inne sposoby, żeby zarobić na tym pieniądze. Czyli myśli pani, że w takim razie tylko jakieś systemowe rozwiązania stała cena książki też jest ustawa, ale jeszcze jakieś inne dodatkowe, czy u OKiK-u, czy jakieś propozycje ustaw by mogły cokolwiek zmienić. Tak, ale nie tylko co stała cena książki. Mhm. A co jeszcze by pani widziała? Ustalenie marż, które nie mogą być wyższe niż na przykład. O tak. To jest dosyć zasadnicza rzecz. Przejrzystość też, prawda? Przejrzystość w działaniu. Ja pamiętam wielką awanturę w Niemczech 10 lat temu, jak jedna z większych sieci księgarskich, duży dystrybutor, próbowała podnieść ceny za wystawianie książek w witrynach. Tylko to. I to były wielkie artykuły w prasie niemieckiej, prawie na pierwszych stronach. Tak ważna sprawa dla rynku książki. I dla autorów też, prawda? Bo wiadomo, że te wszystkie upusty się też odbijają później. Jasne. Jakimś rykoszetem uderzają też później w rozliczenia z autorami. I jak to ogarniać, tak? Inaczej. Więc rozumiem trochę ten opór, który jest wśród wydawców tak ostro protestujących przeciwko stałej cenie książki.
Nie rozumiem tych, którzy uważają, że wolny rynek załatwi wszystko i tak jak jest, to jest fajnie. No właśnie. Bo wydaje mi się, że nie jest fajnie i to jest tylko, może być moment, kiedy oni też to zrozumieją. Natomiast tych regulacji ustawowych już dzisiaj, bo innego wyjścia nie widzę, powinno być zdecydowanie więcej. To jeśli można, dorzucę do tego, tylko wydaje mi się, że no, to można by przeforsować w zasadzie tylko za sprawą czy z pomocą PIK-u, ponieważ chyba nie ma żadnej innej większej platformy wydawców, która by mogła dokonać jakiejkolwiek formy nacisku. To i tutaj jestem pesymistką. Właśnie. Tutaj jestem pesymistką. To jest organizacja branżowa, która jest wiele lat na rynku i wiele lat, ja już pomijam to, że kiedyś była przeciwna, kiedy ta stała cena książki byłaby rzeczywiście narzędziem porządkującym rynek, to prezeska PIK-u była przeciwna stałej cenie książki. Poza tym Polska Izba Książki nie reprezentuje całego świata wydawniczego. Oczywiście. To dlatego w tej sytuacji pewnej słabości organizacyjnej rynku, nieumiejętności dogadywania się wydawców, dystrybutorami, księgarzami, nie mam na myśli umów między jednym wydawnictwem a dystrybutorem, tylko umów branżowych, tylko mam na myśli umowy branżowe, bo wobec tych nieumiejętności jedynym wyjściem jest ustawa. No tylko kto, z czyją pomocą, jak to zrobić? Musi się pojawić taka siła polityczna i musi być u władzy, żeby jej na tym zależało, tak? Albo trzeba wykorzystywać taki moment, tak jak to środowisko filmowców wykorzystało, że miało przygotowaną dobrą ustawę i w pewnym momencie też lobbowało wśród parlamentarzystów i ta ustawa przeszła, tak? O kinematografii. Przeszła. Co więcej, ja pamiętam, że wielu posłów Platformy było jej bardzo przeciwnych, bo to by się kłóciło z ich neoliberalnym światopoglądem. I głosowali głównie wówczas posłowie panujących dzisiaj ku pamięci. Nie w miłości do filmu to robili. Sądzę. Ale to tu no, może się pojawić element gry politycznej, którą środowisko albo będzie umiało wykorzystać, albo nie, ale musi samo mieć dosyć sprecyzowane poglądy, prawda, i działać solidarnie. I mam nadzieję, że kiedyś do tego, do takich czasów dożyjemy. Proszę Państwa, rozmawiamy już półtorej godziny. Jesteśmy. Ale ja jeszcze mam jedno słowo a propos. Halo? Tak, tak. A propos tej krótkiej wymiany dotyczącej regulacji ceny książki. Bo jak rozumiem, ta regulacja no, byłaby głównie w interesie małych księgarni. To jest jakby główny powód. To jest jednak. Nie tylko małych księgarni. No zaraz, ale jeżeli bo pani, która przed momentem mówiła, że sprzedaje w Empiku dużą ilość książek i że nie należy się obrażać na to, no słusznie, ja też tak uważam, że trzeba brać rzeczywistość taką, jaką jest, ale niemniej jest tak, że ci mali księgarze nie mają żadnych szans w takim zderzeniu, dlatego że no, Empik dostaje takie warunki, jaki żadna mała księgarnia nie dostaje. Znaczy no 50% plus upustu książek daje możliwość Empikowi no robienia rzeczy, których żadna księgarnia nie jest w stanie zrobić. Czyli to jest, żadna księgarnia mała tego nie wytrzyma. Znaczy ja myślę tak, że no, tutaj dyskusja dotyczy z jednej strony wydawców i polityki utrzymania się na rynku wydawnictwa jako takiego. I tu jest pewna sprzeczność jakby z tymi małymi księgarniami. To jest sprzeczność nierozwiązywalna w sumie. Bo jeżeli wydawnictwo rzeczywiście takie, które dopiero zaczyna, no musi walczyć o byt, o utrzymanie się na powierzchni, no to tutaj jakby godzi się na wiele rzeczy, które
które jakby są, można powiedzieć, sprzeczne z misyjnością działalności, tak? I tutaj mały księgarz po prostu nie ma szans. I regulacja ceny w zasadzie no, dałaby szansę istnienia małym księgarniom, bo to no, do tego się sprowadza. No bo wtedy taki MPIC nie byłby w stanie robić obniżek cen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy takie bonito, tak? Które sprzedaje cenę po obniżonej cenie. Znaczy ja myślę tak, że tutaj największym problemem, który chyba jest nierozwiązywalny, no właśnie jest ta sprzeczność pomiędzy interesem wydawnictw, bardzo dobrych wydawnictw, a małymi księgarniami, bo tutaj w tej dyskusji no to głównie jest jakby pewną historią. Zresztą upadek księgarni masowy jest faktem, natomiast no, wydawnictwa z kolei mimo różnych problemów świetnie się mają. Bo powstaje, jedne upadają, drugie powstają cały czas i o ile się orientuje, tych wydawnictw przybywa raczej niż ubywa. Natomiast księgarnie ubywają cały czas i tutaj myślę, że problemem jest brak księgarni i przeniesienie się tej dystrybucji w zasadzie do internetu i do tych dużych sieci, no niestety, do Empiku, no, który to jest monopolistyczny gracz, który narzuca pewne warunki i on wygrywa na starcie ze wszystkimi małymi księgarniami, które nie Drodzy Państwo, przepraszam bardzo, mam jeszcze jedno zobowiązanie dzisiaj, więc... Ja muszę zaraz kończyć. Dobrze, ale pozwólcie mi jedno zdanie powiedzieć, bo zgadzam się w pełni z Wojtkiem. My zostaliśmy tutaj posadzeni obok siebie, księgarze i mali wydawcy, jakbyśmy byli przyjaciółmi, a nie jesteśmy. To jest tak, jakby koty próbowały z myszami się zaprzyjaźnić, co z definicji jest nadzwyczaj trudne. Ja myślę, że ugody, porozumienia między nami nie przyniosą właściwego skutku. Jedyne, co można zrobić, to regulacje prawne i trzeba jednak zaczynać od ceny, stałej ceny, uzupełnić to o to, co mówiłaś, Beato, czyli widełki, upusty stałe, których nie można naruszać w żaden sposób i tu odpowiedź Wojtkowi, w tym momencie Empik też nie może wymuszać większych dla siebie korzyści niż mały wydawca. No a ja pamiętam, przeżywałem nieraz dylemat. Pani mówią, 40% przeceniamy nowości przez tydzień. To jest akt wrogi w stosunku do małych księgarni. Ale ja to powiedziałam. Ale wie pani, my robimy to samo. My robimy dokładnie to samo i ja to mam poczucie grzeszności, że robię coś po to, żeby ocalić siebie, pogrążając małe księgarnie, które w ogólnie rozumianym dobrze pomyślanym systemie książki są nieodzowne, bo mają funkcje też kulturowe, edukacyjne i tak dalej. Ale no, myśmy miały z tym dylemat. No, tak jak... Połączmy, my nie mamy poczucia grzeczności, rozwiązujemy to inaczej, ale połączmy siły, by zmienić to systemowo. Mm-hmm. Przepraszam Państwa bardzo, bo naprawdę muszę już lecieć. Dziękuję bardzo za to spotkanie i wszystkim dobrych świąt i sukcesów. Ja też bardzo bym chciała podziękować, że poświęciliście Państwo 1,5 godziny na rozmowę o tym, jak dotrzeć do czytelnika z dobrą książką. Jedną małą korektę tylko wprowadzę. Struktura dystrybucji wygląda trochę inaczej. To nie jest tylko dzisiaj Empik, to jest od lat Olesieju, który jest równie silnym graczem, bardzo ważnym dystrybutorem i dzisiaj tych dwóch wielkich graczy ma trzeciego wielkiego gracza, w którym są księgarnie internetowe. Miejmy to w pamięci, to się bardzo dzisiaj zmienia. Być może w najbliższym czasie też proporcje na rynku między wydawnictwami wielkimi, średnimi i małymi, których przybywa, też się będą zmieniać. Oby, bo obserwujemy takie tendencje na przykład na rynku niemieckim, który jest rynek książki, jest o wiele bardziej dojrzały od naszego rynku. Niemniej jednak jest tak, że te małe wydawnictwa, jak wolne elektrony wokół tych wielkich wydawców zawsze gdzieś krążą, są i pełnią bardzo ważną rolę, bo są po prostu odważniejsze. I tej odwagi Państwu życzę, trzymam za Was kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.